Sergej Gołowkin był jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców, którzy szerzyli terror w Rosji. Przez kilka lat grasował, zabijając co najmniej 11 dzieci, torturując je i znęcając się nad nimi w niezwykle bestialski sposób. Wiergiej Gołowkin przyszedł na świat w Moskwie 26 listopada 1959 roku. Jego rodzina osiedliła się niedaleko centrum miasta, w okolicach renomowanego hipodromu. Matka była spokojną gospodynią domową, oddana czytaniu książek i rękodziełu, a ojciec był towarzyskim żartownisiem, który wobec najbliższych przybierał postawę despotyczną. Oprócz tego głowa rodziny borykała się z alkoholizmem, co wpływało negatywnie na atmosferę w domu. Według niektórych relacji, w stanie upojenia alkoholowego bywało, że ojciec dopuszczał się przemocy wobec syna. Od momentu narodzin Siergiej miał problemy ze zdrowiem. Lekarze zdiagnozowali u niego wrodzoną wadę klatki piersiowej, trudności z układem oddechowym, przewodem pokarmowym oraz enurezę. Rodzice Gołowkina bardzo wierzyli w moc hartowania organizmu. Dlatego zamiast częstych wizyt u lekarza, codziennie narażali chłopca na obfite polewanie zimną wodą. Niestety, mimo ich starań, ta praktyka nie przyniosła spodziewanych efektów. Siergiej stopniowo zaczynał odczuwać niechęć do kąpieli, a później przez resztę swojego życia starał się unikać mycia się. To specyficzne doświadczenie nie tylko wpłynęło na jego zdrowie fizyczne, ale również pozostawiło trwały ślad w jego podejściu do higieny osobistej. Siergiej odnosił sukcesy w nauce, zakończył szkołę z honorowym wyróżnieniem i zdobył srebrny medal za naukę. W tym trudnym okresie dorastania jego kompleksy jedynie pogłębiły się z powodu pojawienia się trądziku na twarzy. Dziewczyny nie zwracały uwagi na Siergieja, a niektórzy chłopcy szydzili z niego, czasem nawet stosując przemoc fizyczną. To właśnie w tej fazie życia zaczęła narastać u niego niechęć do płci męskiej, z jednej strony z powodu znęcania się nad nim, a z drugiej z powodu zazdrości o sukcesy w relacjach z dziewczynami. Młody gołowkin pasjonował się filmami wojennymi, zwłaszcza scenami, w których oprawcy nazistowscy znęcali się nad niewinnymi mieszkańcami. Nastolatka fascynowały momenty, kiedy to kolejna ofiara gestapowców kończyła na szubienicy. Wkrótce ta fascynacja przemocą przeniosła się do rzeczywistego świata. Pewnego dnia trzynastoletni Siergiej przyprowadził do domu kociaka, znalezionego na podwórku, zamknął się z nim w pokoju, powiesił go, wyłupał oczy, a następnie odciął głowę i rozerwał na kawałki. Zabijając kota, gołowkin poczuł coś w rodzaju ulgi, ale tylko na chwilę. W rezultacie kontynuował znęcanie się nad zwierzętami, zaczynając zanurzać się w coraz to bardziej drastyczne akty brutalności, takie jak wrzucenie kuchenki elektrycznej do akwarium z rybkami. Jedynymi żywymi istotami, które zdawały się wzbudzać zainteresowanie Gołowkina, były konie. Już w dzieciństwie Siergiej pasjonował się wyścigami konnymi, a z biegiem czasu podjął decyzję o podjęciu nauki w szkole jeździeckiej na Akademii Timirjazewskiej. Choć pozostawał indywidualistą, nadal unikającym kontaktów z dziewczynami, w trakcie nauki Gołowkin pełnił funkcję sekretarza komunistycznej organizacji młodzieżowej. Jego życiowa trajektoria przejęła inny obrót, gdy pewnego dnia padł ofiarą brutalnego ataku ze strony młodych chuliganów. Złamano mu nos i wyrwano kilka zębów. Ta napaść stała się dla niego punktem zwrotnym, wyznaczającym nowy kierunek jego zaburzonej psychiki. Wiek napastników oscylujący między dwunastym a szesnastym rokiem życia wyznaczył kontury przyszłych ofiar mordercy. To właśnie wtedy Gołowkin zaczął fascynować się znęcaniem i zadawaniem cierpienia młodym chłopcom. Po ukończeniu Akademii timir Gołowkin znalazł zatrudnienie na Moskiewskim Stadzie nr 1 położonym w Malowniczym Gorki 10 w rejonie Odinicowskim w Podmoskowiu. Pracownicy stadniny wspominali, że Sergiej był wyjątkowy. Upodobał sobie dotykanie narządów płciowych klaczy i zawsze przekraczał normy sztucznego unasienniania. Jednak nawet oddanie się swojej ukochanej pracy nie zdołało oderwać Gołowkina od obsesyjnej idei zadawania fizycznych, nego bólu innym w 1982 roku Siergiej Gołowkin podjął swoją pierwszą próbę przestępstwa. Spacerując po lesie napotkał dwunastoletniego chłopca i rozpoczął z nim rozmowę. Jednakże dziecko wyczuło coś podejrzanego i szybko uciekło. Z tego zdarzenia Gołowkin wyciągnął wniosek, że kluczowe jest szybkie działanie podczas ataku na potencjalną ofiarę. Nieco później, również w lesie, Gołowkin zaatakował czternastolatka, który zbierał grzyby. Tym razem chłopiec desperacko się bronił, a Dodatkowo za drzew wyłoniła się grupa grzybiarzy, co zmusiło Siergieja do odstąpienia od ataku. Po tym nieudanym doświadczeniu przez kolejne dwa lata unikał polowań. Jednak latem 84 roku uzbrojony w nóż postanowił ponownie wyruszyć do lasu. Tym razem zauważył chłopca na terenie obozu Romantyk, który wydostał się z za bramy, aby zapalić papierosa. Gołowkin podszedł do niego, wyciągnął nóż i grożąc nim skierował ofiarę w głąb lasu. Nastolatek nie stawiał oporu. Sergiej znalazł solidne drzewo, zmusił chłopca do położenia się na brzuchu. Następnie narzucił mu na szyję pętle, prowadząc go ku improwizowanej szubienicy. Przeciągając sznur przez gałąź, gołowkin naciągnął go tak, aby nogi chłopca oderwały się od ziemi. Obserwował, jak się dusi i drga. Kiedy pomyślał, że nastolatek nie żyje, wyciągnął go z pętli i zniknął. Na szczęście Gołowkin popełnił błąd, ponieważ mimo wszystko chłopiec przeżył. Po odzyskaniu przytomności chłopiec wędrował długo po lesie, nie zdając sobie sprawy z tego, co się z nim stało. Atak ten pozostawił niestety u niego poważne konsekwencje w postaci encefalopatii poporodowej, będącej uszkodzeniem tkanki mózgowej. Mimo tych wydarzeń, w trzecim roku chłopiec zdołał rozpoznać Siergieja Gołowkina. W kwietniu 1986 roku, podczas jednego z wolnych weekendów, Siergiej Gołowkin podróżował pociągiem po rejonie Dmitrowa w Podmoskowiu. Nieśpiesznie wędrował po stacjach, zanim wreszcie znalazł się na stacji Katuar. Bez wyraźnego celu w głowie podążał wzdłuż leśnej drogi, otoczony zielenią i cichymi odgłosami natury. W pewnym momencie zauważył na poboczu 16-letniego chłopca Andrieja Pawłowa, który jeździł beztrosko na rowerze i zbierał sok brzozowy. Gołowkin nieoczekiwanie wyciągnął nóż z kieszeni, grożąc nim skierował ofiarę w głąb lasu. Tam wśród drzew rozegrał się dramat, który pozostawił trwałe piętno na życiu chłopca. Był już wieczór, kiedy bliscy zmarłego zaniepokoili się jego nieobecnością i rozpoczęli gorączkowe poszukiwania. Przeszukując okoliczne obszary, próbowali wyjaśnić nagłe zniknięcie chłopca. Straszliwe odkrycie padło na ojca, to właśnie on natknął się na zmasakrowane ciało syna. Do kolejnego okrutnego ataku, Gołowkin zdecydował się rok później, w lipcu 87 roku, przemierzając okolice obozu z Wezdny we wsi Ugimowo, błądząc po lesie, jakby poszukując czegoś, czego jeszcze sam nie rozumiał. Los ponownie skrzyżował mu drogę z niewinnym czternastolatkiem. Morderca powiesił go na gałęzi drzewa, a następnie zimny i bezwzględny, odczekał, aż ostatnie tchnienie opuści młode ciało. Wtedy, jak Artysta, który szlifuje swoje dzieło, sięgnął po nóż i z zadziwiającą precyzją odciął mu przyrodzenie. Następnie zabrał ciało ze sobą i porzucił je gdzieś między drzewami. Po tych zbrodniach, gołowkin zdecydował się zmienić taktykę. Zrozumiał, że poruszając się po lasach, może zostać przyłapany, co skłoniło go do poszukiwania jakiegoś schronienia. W międzyczasie morderca nadał sobie pseudonim Fischer, który przeszedł do historii kryminalnej Rosji. Istnieją dwie wersje, jak doszło do nadania mu tego przydomku. Według pierwszej, podczas śledztwa, detektywi przesłuchali przyjaciela zmarłego dziecka z obozu z Wezdny. Ten opowiedział im, że w dniu morderstwa był z ofiarą, i oboje spotkali nieznajomego, który przedstawił się jako Fischer. To właśnie pod tym imieniem znany był bohater szkolnych legend. Seryjny morderca i porywacz dzieci. Natomiast druga wersja opowiada o tym, że znajomy jednej z ofiar Gołowkina powiedział śledczym, że rzekomo osobiście widział podejrzanego, wysokiego mężczyznę około trzydziestoletniego, z blizną na twarzy i tatuażem na prawej ręce który przedstawiał nóż, wokół którego wije się wąż i napis Fisher. Niemniej jednak, dzięki przeciekom z organów ścigania, plotki o Fisherze zaczęły krążyć w społeczeństwie. W pewnym momencie dotarły nawet do samego Sergeja Gołowkina, który postanowił skorzystać z tego niespodziewanego rozgłosu. Ta nieoczekiwana sława stała się dla niego narzędziem, które zamierzał wykorzystać w nieprzewidywalny sposób. Zamiast uciekać przed reputacją mordercy, Gołowkin postanowił nią manipulować. Jego chłodna psychika i zdolność do kalkulacji pozwoliły mu na wykorzystanie legendy o fiszerze jako zasłony dymnej, zakrywającej prawdziwa tożsamość i intencje. W świecie zbrodni stał się postacią bardziej tajemniczą, a jego własne kroki stawały się częścią intrygującej opowieści o morderstwach, które wstrząsały społeczeństwem, w 88 roku Głowkin stał się właścicielem eleganckiego żygula w ciemnobrązowym kolorze i wkrótce postanowił postawić garaż na działce, którą otrzymał od lokalnej stadniny koni. Ta nieruchomość znajdowała się zaledwie 500 metrów od rezydencji pierwszego prezydenta Rosji, Borisa Jelcyna. Tam, w tym urokliwym miejscu, zrodził się jednak diaboliczny plan urządzenia swojego podziemnego królestwa w garażu, gdzie mógłby bezkarnie znęcać się nad niewinnymi dziećmi. Fischer szybko przystąpił do realizacji swojej makabrycznej wizji, wykopując pod garażem podziemną komorę, której ściany i podłogę obłożył solidnymi betonowymi płytami. Początkowo myślałem o tym miejscu jako o warsztacie wspominał później Gołowkin. Ale potem doszła mi do głowy inna myśl wykorzystania podziemia do popełnienia zbrodni i aktów przemocy. Maniak wykorzystał swoją podziemną krainę w specjalne uchwyty do powieszania i narzędzia tortur, a także zapewnił ją oświetleniem niczym w laboratorium naukowym. W krótkim czasie w tym schronie pojawiły się narzędzia zbrodni takie jak młotki, noże, łomy, sztylety, topory, liny, a nawet lampa lutownicza i skalpel. Nie brakowało też lornetki, którą Gołowkin używał do tropienia swoich nieszczęsnych ofiar. Pierwszym tragicznym bohaterem tego mrocznego barażu był piętnastoletni chłopiec. Pewnego wrześniowego dnia w 89 roku, niedaleko stacji Perchuskowo, w rejonie Odinowski pod Moskwą, chłopiec zgodził się na przejażdżkę z Gołowkinem, który wydał mu się przyjazny. Gołowkin przywiózł go na swoją działkę, gdzie nie tylko wielokrotnie gwałcił ofiarę, ale także ją dusił, przygotowaną wcześniej liną. Ciało młodego chłopca Zawiesił do góry nogami pod sufitem, by następnie dokładnie je rozczłonkować i spożyć niektóre fragmenty. Jak twierdził Fischer, to był jedyny w jego życiu przypadek kanibalizmu, gdyż smak ludzkiego mięsa mu nie odpowiadał, pozostałości ciała oprócz głowy, którą zostawił dla siebie, aby później prezentować czaszkę nowym ofiarom, pragnąc wzbudzić w nich jeszcze większy strach. Maniak wywiózł pod osłoną nocy i zakopał w lesie, niedaleko 24 km, moskie. Rzeckiego pierścienia autostradowego. Po pierwszym zabójstwie w swoim garażu Fischer zaczął stosować ten sam przerażający schemat w popełnianiu przestępstw. Wybierał zwykle nastolatków, często tych, którzy spacerowali pieszo, siadał z nimi do samochodu i wywoził do swojej kryjówki. Zazwyczaj Gołowkin szybko zdobywał zaufanie młodych ludzi, proponując wspólne popełnienie jakiegoś przestępstwa, na przykład kradzież z magazynu czy ze sklepu. W przypadku odmowy morderca ich zostawiał. Jednak gdy pasażer. Misarzowie zgadzali się na propozycję. Fischer zawoził ich do swojego mrocznego sanktuarium, pod pretekstem zabrania niezbędnych narzędzi do przestępstwa. W trakcie tych działań Gołowkin w pewnym sensie usprawiedliwiał swoje czyny, twierdząc, że nie tylko zabija nastolatków, ale wręcz zwalcza potencjalnych przestępców. Aby ci, którzy zamieszkiwali w okolicy stadniny koni, nie dostrzegali młodych pasażerów w jego Żiguli, Fisher często przewoził ich w bagażniku. Młodzi ludzie wierzyli, że taki manewr był konieczny dla utrzymania dyskrecji, przecież mieli razem popełniać przestępstwa. Ta perfidna historyjka zdawała się Działać. Liczba ofiar Gołowkina systematycznie rosła. W sierpniu 90 roku morderca zabił jednego chłopca, a w październiku tego samego roku dwóch młodych mężczyzn straciło życie w jego garażu. W międzyczasie Fischer zdecydował się na kolejne przestępstwo, dokonując go dwanaście miesięcy później, w sierpniu dziewięćdziesiątym roku. Jego ofiarą padł piętnastoletni mieszkaniec sowchozu Niewolin, który w odwiedzinach u krewnych w osiedlu Gorki dziesięć poznał mordercę podczas próby złapania stopa. Nastolatek, pod wpływem namów nowego znajomego, zgodził się na pozornie niewinną kradzież na działce, lecz zamiast spodziewanej przygody czekała go tragiczna śmierć. Fischer znęcał się nad ofiarą, gwałcąc ją, dusząc, a następnie brutalnie rozczłonkowując ciało. Morderca próbował nawet utrwalić zdjętą skórę za pomocą soli, po czym pozostałości wywoził na ukryte przez niego cmentarzysko za granicą Moskiewskiego Pierścienia Autostradowego. Po tych wydarzeniach Fischer zniknął na jakiś czas, by powrócić i dokonać kolejnego przestępstwa w kwietniu 1992 roku. 16-letni chłopak, który usiadł w Żygulim obok mordercy, z zewnętrznego punktu widzenia nie wpisywał się do typowego profilu ofiar Gołowkina. Fischer na początku nie zamierzał zabrać go ze sobą, jednak młodzieniec popełnił fatalny błąd, grożąc Siergiejowi nożem i próbując ukraść mu samochód. Morderca bez trudu obezwładnił młodego napastnika i niespodziewanie zaproponował rozejm, który miał zostać przypieczętowany wspólnym rabunkiem. Nastolatek zgodził się, a niedługo potem błagał o litość w garażu. Te błagania tylko jeszcze bardziej rozwścieczyły Fishera niż zwykle. Maniak zgwałcił nastolatka i poddał go okrutnym torturom, podwieszając na haczykach, opalając twarz lutownicą, nakładając na nią gumową rękawicę i obserwując, jak ofiara zmagająca się z bólem dusi się. Następnie gołowkin powiesił chłopaka, wyłupał mu oczy, odciął głowę i kończyny. Swoje ostatnie i najbardziej brutalne przestępstwo Siergiej popełnił we wrześniu 92 roku, zwabiając do swojego garażu aż trzech nastolatków, których poznał na stacji żaworonki. Młodzi ludzie zgodzili się pomóc nowemu znajomemu w kradzieży papierosów z magazynu. Schowawszy dwóch z nich do bagażnika, a trzeciego na podłogę swojego samochodu, Fischer przewiózł ich do swojego garażu. Kiedy nastolatkowie zeszli do piwnicy, seryjny morderca zdecydowanie ogłosił osłupiałym ze strachu ofiarom, że nadszedł czas ich nieuchronnej śmierci. Czy kiedykolwiek słyszeliście o Fischerze? to ja dodatkowo powiedziałem im, że są moimi jedenastymi, że teraz zamierzam ich zabić i w jakiej kolejności? Opowiadał Gołowkin podczas śledztwa. Każdą z ofiar Fischer torturował i gwałcił na oczach przerażonych towarzyszy. Następnie zakładał nieszczęśnikowi pętle na szyję, zmuszony. Wymuszając przyjaciół do wybijania spodniego krzesła, najbardziej okrutny los był jednak przeznaczony dla ostatniego z nich. W ich bezsilnej obecności Gołowkin brutalnie rozczłonkował jednego z przyjaciół, stopniowo wyjmując i eksponując wewnętrzne organy. Następnie Fischer wziął się za ostatniego, uciszając go żarzącą się lutownicą, wisząc i gwałcąc. Rozżarzoną przędzą morderca wypalił na skórze chłopca wulgarne wyzwiska, a następnie go powiesił. Martwym ofiarom Fischer wyłupał oczy, ściągnął skórę i odciął mięśnie. Od jednego ze zmarłych zabójca zabrał łańcuszek z z ikoną. Ikony się pozbył, a łańcuszek zachował dla siebie. Pozostałości zakopał w lesie niedaleko stacji Czacowskaja, w okolicach miejsca, gdzie wcześniej zabił niewinnego chłopca z obozu, zwieźdny. Jednak tym razem popełnił błąd. Otóż w chwili spotkania z nastolatkami na stacji Żaworonki, w ich towarzystwie nie było trzech, a czterech uczniów, jednak jeden z nich odmówił uczestnictwa w akcji, co uratowało go przed straszliwą śmiercią. A dla śledztwa w sprawie Fischera wreszcie pojawił się kluczowy świadek. Już po popełnieniu pierwszego morderstwa przez Siergieja Głowkina w rejonie Dmitrowskim w obwodzie moskiewskim, śledczy zdołali stworzyć dokładny portret tego seryjnego mordercy. W tym procesie pomocnymi okazali się miejscowi mieszkańcy, którzy zauważyli wysokiego, smukłego bruneta, garbatego z widocznymi bliznami po pryszczach na twarzy. Jednakże za każdym razem, gdy napotykał przypadkowych przechodniów, tajemniczy mężczyzna starannie unikał bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Co utrudniało dokładne jego rozpoznanie. Dlatego pierwszy rysopis Fischera okazał się mało precyzyjny i nie przyniósł zbyt wielu korzyści w prowadzonym śledztwie. Służby śledcze połączyły całą serię morderstw dopiero w 1986 roku. Wtedy, w odpowiedzi na narastająca świadomość, że mają do czynienia z działaniem seryjnego mordercy, utworzono specjalną grupę śledczą, w której skład weszli najlepsi śledczy z rejonu Onicowskiego. Rozpoczęto wówczas szeroko zakrojoną operację, nadając jej kryptonim UDAW, które stało się drugim przydomkiem Gołowkina. Funkcjonariusze przeprowadzili skrupulatną weryfikację około 50 tysięcy osób wcześniej skazanych lub podejrzanych o zaburzenia psychiczne, niestety, bezskutecznie nie udało się wówczas zidentyfikować mordercy. W trakcie tego śledztwa ujawniono także 2000 przestępstw niezwiązanych z sprawą Fischera. W pewnym momencie próbowano przypisać te zbrodnie Gołowikowi, porównując go do najbardziej znanego radzieckiego seryjnego mordercy, Andrieja Cikatiło, który działał w tym samym okresie. Jednak śledczy szybko doszli do wniosku, że charakter i metody działania obu sprawców są zdecydowanie różne. Analizując także historię innego radzieckiego seryjnego mordercy, znanego nauczyciela z Nieczynnomyska, Anatolia Sliwki, śledczy rozszerzyli zakres dochodzenia na pedagogów, liderów kół zainteresowań i trenerów w poszukiwaniu ewentualnych powiązań ale niestety Fischera wśród nich nie znaleziono. W międzyczasie w rejonie odnicowskim trwały makabryczne odkrycia zmasakrowanych dziecięcych ciał. Często fragmenty rozczłonkowanych zwłok wydobywały zwierzęta, roznosząc je po okolicy, co znacząco opóźniało śledztwo w odnajdywaniu wszystkich szczątków. Szczególnie szokujące dla śledczych było to, że włosy na głowach niektórych ofiar były całkowicie siwe. To wręcz odzwierciedlenie piekła w jakim chłopcy przebywali w swoich ostatnich godzinach życia. Śledczy wymyślili teorię, że poszukiwany przez nich morderca musi być mieszkańcem rejonu Odnicowskiego. Argumentem przemawiającym za tym przypuszczeniem był istotny fakt, gdy w sierpniu 91 roku Fischer porwał młodego mieszkańca sowchozu Nowolin. W rejonie Odnicowskim już ogłoszono stan wyjątkowy. Przestępcy nie z tej okolicy trudno byłoby działać tak śmiało i niezauważalnie. Śledczy doszli także do wniosku, że musi on posiadać samochód, którym wywozi ciała zamordowanych. Dodatkowo podejrzewany z dużym prawdopodobieństwem miał związek z hodowlą zwierząt. Na jednym z miejsc, gdzie znaleziono rozczłonkowane zwłoki kolejnej ofiary Fischera, odkryto kawałek skóry z paszy solnej. Sposób, w jaki Gołowkin zręcznie rozczłonkowywał ciała, wskazywało na to, że podejrzany posiada rozległą wiedzę w dziedzinie anatomii. Oznaczało to, że mógł pracować Albo w rzeźni, albo posiadać wykształcenie medyczne lub weterynaryjne. W trakcie przeprowadzania operacji udaw, śledczy zainicjowali obszerne dochodzenie wśród osób, które pasowały do profilu potencjalnego sprawcy i były zarejestrowane na obszarze rejonu Odnicowskiego, obejmującego miejscowości Golicyno, Svenigorod, Górki i Pierchuskowo. Faktycznie Fischer zamieszkiwał w tym obszarze, w budynku Stajni Koni. Niemniej jednak jego zameldowanie było na moskiewski adres, co pozwoliło mu pozostać poza zasięgiem uwagi śledztwa. W związku z tym Śledczy rozpoczęli rozważania na temat potencjalnych miejsc, gdzie morderca mógłby dokonywać zbrodni na nastolatkach. Jevgenij Bakin, starszy śledczy do spraw szczególnie ważnych przy prokuraturze generalnej Rosji, relacjonując tę sprawę wyjaśnił. Podczas oględzin miejsca, gdzie znaleziono zwłoki nastolatka o imieniu Nikita, odnaleziono kłębek włosów. Badania ekspertyzy wykazały, że nie należały one do ofiary, lecz do innego nastolatka, zabitego rok wcześniej. To wskazywało na to, że przestępca rozprawiał się ze swoimi ofiarami w jednym konkretnym miejscu, stałym punkcie. Śledczy mogliby poszukiwać tego stałego punktu przez długi czas, podczas gdy Fischer kontynuowałby swoje makabryczne działania. Jednakże w tym momencie szczęście wreszcie uśmiechnęło się do śledczych, gdy pojawił się cenny świadek, ten sam nastolatek, ze stacji żaworonki. Nastolatek natychmiast opowiedział, jak razem z kolegami poznał pewnego mężczyznę, Zootechnika ze stadniny koni o imieniu Siergiej. I chociaż Gołowkin został szybko zidentyfikowany, to jednak nie podjęto decyzji o jego aresztowaniu. Do tego czasu ciała ostatnich trzech ofiar mordercy nie zostały jeszcze odnalezione, co oznaczało, że nie było wystarczających dowodów, aby jednoznacznie postawić mu zarzuty. Niemniej jednak śledczy postanowili go obserwować. W pierwszym tygodniu października 92 roku miejsce, gdzie Fischer zakopał szczątki trzech ofiar zostało wreszcie odkryte, co skłoniło do zatrzymania Gołowkina. W tym czasie, gdy morderca krążył swoim samochodem po rejonie Odniczowskim w poszukiwaniu kolejnej ofiary, jego auto zostało najechane przez radiowóz policyjny. Jednak Gołowkin nie zamierzał się poddawać bez walki. Próbował uciec przed policją, ale bezskutecznie. Fischera przewieziono na poster i rozpoczęto przesłuchanie. Podczas rozmowy mężczyzna przyznał się do licznych morderstw i brutalnych czynów, które wstrząsnęły społecznością. W czasie zatrzymania w areszcie Matroska Tishina, Gołowkina umieszczono w jednej celi z dwoma innymi więźniami. Gdy ci dowiedzieli się, z jakim zarzutem został zatrzymany współwięzień, zaczęli spać na zmianę, obawiając się, że Fischer może ich zaatakować podczas snu. Dziwaczne zachowanie Gołowkina wywoływało przerażenie wśród współwięźniów. "Śmiejąc się przez pół godziny z jakiegoś dowcipu, jego oczy stawały się czerwone, w końcu zdecydowano się przenieść gołowkina do izolatki." Efektem działań śledczych było potwierdzenie jedenastu morderstw nastolatków w wieku od 12 do 16 lat, dokonanych przez Gołowkina w latach 1986 a 92. Szczegółowe opisy jego zbrodni wypełniły aż 95 tomów aktu oskarżenia. Śledczy mieli uzasadnione podejrzenia, że liczba ofiar Gołowkina mogła być znacznie większa. Przez okres jego działalności w rejonie Odnicowskim w Podmoskowiu zaginęło około 40 nastolatków. Fischer nagle przerwał wyznania i nie był skłonny ujawnić kolejnych epizodów jego działalności przestępczej. Był świadomy, że już samo potwierdzenie 11 morderstw wystarczy do wymierzenia mu najwyższej kary. Dodatkowo eksperci z Instytutu Serbskiego uznali mordercę za całkowicie zdrowego psychicznie, choć zauważyli pewne oznaki schizoidalnej psychopatii. W trakcie skrytych posiedzeń sądowych w sprawie Serigieja Gołowkina, atmosfera była przesiąknięta grozą i drastycznymi detalami z jego sprawy kryminalnej, co spowodowało, że nawet doświadczeni śledczy zastygali z przerażenia. Strona oskarżycielska obawiała się, że bliscy ofiary mogą po prostu nie przetrwać wysłuchiwania makabrycznych relacji dotyczących zbrodni. Mimo to, podczas procesu obrońca Gołowkina, desperacko starał się obronić jego życie, argumentując, że mimo popełnienia regu morderstw nie zasługuje na karę śmierci ze względu na pozytywne opinie z miejsca pracy oraz współpracę z organami ścigania. Tymczasem Fischer pozostawał na ławie oskarżonych. Wydawało się, że nie reaguje na to, co się działo, a jego zamknięte oczy osłaniały go przed wyrokiem sądu. Jednak w pewnym momencie poinformował on, że nie miałby nic przeciwko karze śmierci. W wyniku tego, 19 października 1994 roku sąd zgodził się na jego wniosek. Niemniej jednak po otrzymaniu wyroku śmierci Fischer nagle zmienił zdanie i za pośrednictwem swojego adwokata zaczął składać skargi do różnych instytucji. Ironią losu jest to, że ostatecznie potwierdzenie odmowy kary śmierci zostało wydane skazanemu w dniu jego urodzin 26. 6 listopada 95 roku. Ostatnie miesiące swojego życia morderca spędził w izolatce moskiewskiego aresztu Butyrka. Według niektórych informacji przed egzekucją strażnicy złamali ustalone zasady i specjalnie poinformowali więźnia, że zmierza na śmierć, aby Fischer doświadczył przynajmniej części tego koszmaru, który spotkał jego ofiary. Samochód Serieja Gołowkina został spalonym, a garaż zrównano z ziemią. Na miejscu, gdzie stał, pojawił się pomnik ofiar jednego z najokrutniejszych morderców w Rosji. Dziś wieniec żałobny na drzewie przypomina o straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce niedaleko od stadniny koni. Ostatnie miesiące swojego życia morderca spędził w izolatce moskiewskiego aresztu Butyrka. Według niektórych informacji przed egzekucją strażnicy złamali ustalone zasady i specjalnie poinformowali więźnia, że zmierza na śmierć, aby Fischer doświadczył przynajmniej części tego koszmaru, który spotkał jego ofiary. Samochód Serjeja Gołowkina został spalonym, a garaż zrównano z ziemią. Na miejscu, gdzie stał, pojawił się pomnik ofiar jednego z najokrutniejszych morderców w Rosji. Dziś wieniec żałobny na drzewie przypomina o straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce niedaleko od stadniny koni. Samochód Gołowkina został spalony, a garaż zrównano z ziemią. Na miejscu, gdzie stał, pojawił się pomnik ofiar jednego z najokrutniejszych morderców w Rosji. Dziś wieniec żałobny na drzewie przypomina o straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce niedaleko od stadniny koni.